Bambik. Nie wiem, ja jestem starszy taty, nie rozumiem, o co panu chodzi, nie rozumiem tego słowa. Innego pokolenia niż wy jesteście. Mówicie, inne pokolenie, ja jestem starszego pokolenia, innego pokolenia. Inaczej rozumuję już, jak wy rozumiecie, bo rozumiecie po nowemu, po wcześniej, a ja po starszym taty. Bambik, czy wie pani, co to znaczy? No wiem, no bo mam wnuczkę trochę, ale... Co to znaczy bambik? Coś z pieniędzmi jakimiś wirtualnymi, ja nie wiem, coś takiego, nie? Nie, właśnie nie. Nie? Bambik to jest określenie na kogoś, mogę podpowiedzieć. No to wie pan, no to co ja tu mogę powiedzieć? No? Nie, niestety nie wiem. A z czym się pani kojarzy? Nie wiem, może z Bambi z bajką, nie wiem. Wiem, że młodzież używa takie fajne swoje słowa, porozumiewa się takim językiem, spoko, tak, jakieś takie inne słowa, ale nie wiem, naprawdę. Bambik to jest ktoś niezdarny, amator, początkujący, taka osoba. Rozumiem. Bambik. Osoba, która średnio ogarnia życie, można tak powiedzieć. Bambik. Bambik. Kojarzy pan takie słowo? Kojarzy bambiki, w sensie dużo osób korzysta z tego słowa, zazwyczaj osoby takie młode, nieogarnięte. Z czym się kojarzy? Z kimś takim, co chyba tak się nie zna za bardzo na niczym, tak? Coś w tym stylu? Tak, taki amator, początkujący. Tak, dokładnie. O Jezu, to coś z jakiejś gry chyba? Czy nie wiem, nie mam pojęcia. A znaczenie jakie? Z czym się kojarzy? Nie wiem, to z TikToka tylko ja to kojarzę, tak to nie wiem. A cringe? Takie znane bardzo. No cringe, no to znaleźć się w clinchu, no jak, ja nie wiem, w jakimś sytuacji bez wyjścia, nie? Nie. Też nie? O, to dziękuję. Klincz to żenujący. Żenujący, no nie umie potrafić z jakiejś sytuacji wyjść, nie? Już nie wiem, przepraszam, nie wiem. Żenujący? O, żenujący, nie wiem, naprawdę. Pyta pan młodszych może. Ja mam 80 lat, stary człowiek jestem, także wie pan, tacy daty jestem. Pokolenie, innego pokolenia niż wy jesteście, rozumiem pan. Także tutaj dziękuję bardzo za wszystko. No, że coś głupiego. Że coś takiego żałosnego. Coś w tym stylu. Cringe? No to rzecz, która wzbudza wstyd, zażenowanie u innych osób. Cringe. To żenujące zachowanie. Też angielskiego. Cringe to taka żenada jest. Że coś, co wzbudza nas takie mieszane uczucia po prostu. Kolejne słowo, imo. Imo. Według mnie. In my opinion. To jest skrót, a in my opinion. Moim zdaniem? Też nie. Z angielskiego jest. In my opinion. Moim zdaniem. Moim zdaniem.